Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Już po raz ósmy w całej Polsce czytano utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku był to zbiór 8 nowel, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Jak zaznaczył prezydent, uczą nas one, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością oraz nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę, ani zapomnieć o naszej historii. Celem takiego narodowego czytania jest przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa, jak i również skupienie Polaków wokół dzieł najwybitniejszej literatury polskiej. Więc cieszę się, że w tym roku możemy sięgnąć po nowele polskie. Szczególnym zainteresowaniem wydaje nam się Katarynka Bolesława Prusa, którą właśnie wspólnie z mieszkańcami będziemy dzisiaj czytać. Poza Katarynką Bolesława Prusa w tym roku podczas akcji narodowego czytania przerabiane są Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Dem Marii Konopnickiej, Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Szulca, Orka Władysława Reymonta, Rozdziobią nas kruki wrony Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawa Henryka Żewuskiego. Reprezentują one różne epoki i style, od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne. W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Lesztynach gościem specjalnym akcji był Marek Szołtysek. Czytanie, choć może większość młodzieży nie podzieli tego zdania, jednak czytanie jest czymś zupełnie innym niż oglądanie zdań w podpisach na przykład na Facebooku czy na jakichś stronach w internecie. Bo te czytanie pełnych zdań całych, one rozwiją myślenie. To człowiek jeszcze umie czytać, to też jest dobrze, to jeszcze umie sobie między tym czytaniem jeszcze coś dopowiedzieć. On sobie to umie wyobrazić. On może zatęsknić, żeby tam być, albo żeby czegoś posłuchać. Komputer tych możliwości nie daje. Obecnie czytanie książek, szczególnie wśród młodych ludzi, mocno rywalizuje z nowymi technologiami. Akcja ma za zadanie skłonić nas do refleksji, jak wygląda nasze życie w sferze literatury. Narodowe czytanie jest na pewno czymś takim ziorkiem piosku na plaży, ale to już jest aby droga w tym kierunku, że przynajmniej ktoś sobie pomyślał, kurde, balans, przecież ja nie przeczytał nic większego niż 4 zdania od roku, od 5 lat, a może to już po prostu człowieku nie umiesz czytać. A czytać warto, bo jak powiedziała kiedyś Wisława Szymborska, czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Warto o tym pamiętać. Zielona Wyspa Śląsk to inicjatywa, która nie tylko integruje, ale przede wszystkim w przystępny sposób uczy o sprawach niezwykle ważnych jak ekologia. Rodzinny piknik ekologiczny Zielona Wyspa Śląsk zadebiutował w Czerwionce-Leszczynach w ubiegłym roku. To wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i aprobatą naszych mieszkańców, więc w tym roku postanowiliśmy je powtórzyć. Oczywiście zawsze staramy się, żeby było więcej atrakcji, lepiej, więc tak też jest w tym roku, mamy nadzieję, i frekwencja chyba to pokazuje. Frekwencja jak najbardziej to pokazała, a wśród atrakcji znalazły się m.in. warsztaty rękodzieła, tańca irlandzkiego czy warsztaty ekologiczne Nadleśnictwa Rybnik, dla których takie spotkania to okazja nie tylko do edukacji. Promuje się las, promuje się ekologię. Dzieci akurat, co widać tutaj przy naszym stoisku, są bardzo zainteresowane, odpowiadają na pytania naprawdę związane z lasem, z ekologią, z ochroną tego lasu. Zadania praktyczne. Co to jest? Szyszka. A wiesz, z jakiego drzewa może? Z iglastego czy liszczastego? Z iglastego. Specjalnie na tą okazję zespół Karantuchil nagrał piosenkę, ekosong tak zwany, pod tytułem Rozprawimy się ze smogiem, przy którym dzieci, bawiąc się, śpiewając również w wersji karaoke, uczą się o tych zachowaniach antysmogowych, jak chronić środowisko. Rodzinnemu piknikowi ekologicznemu towarzyszył również festiwal kolorów Holi. Wspólna zabawa podczas wyrzutów kolorowych proszków wywołała uśmiech na twarzach zarówno starszych, jak i młodszych uczestników pikniku. Jednak okazji do świętowania było więcej. Mamy dzisiaj dwa wydarzenia towarzyszące. Festiwal organizacji pozarządowych. Cieszymy się, że możemy wspólnie z organizacjami to wydarzenie zorganizować. I towarzyszy nam również Wielkie Święto Zabytków, Europejskie Dni Dziedzictwa. W całej Europie świętowane, hucznie obchodzone. I też jest nam bardzo miło, że nasze familoki mogły znaleźć się na równi z innymi bardzo prestiżowymi, uznanymi zabytkami
i świętujemy dzisiaj w Czerwionce Leszczyna. Zielona Wyspa Śląsk w Czerwionce Leszczynach to doskonały przykład, jak można połączyć świetną zabawę w gronie rodziny i przyjaciół z nauką, która każdemu przydaje się w codziennym życiu. 10 lat minęło. W Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce Leszczynach swój jubileusz 10 lat istnienia świętowała grupa seniorów z Zameczku. Były podziękowania przez władze gminy i powiatu, nie zabrakło również życzeń i gratulacji oraz podsumowania minionej dekady. 10 lat temu poznawaliśmy się, a po 10 latach ja nadal uważam, że to jest ta sama grupa. Nic się nie zmieniło. Nikt się nie zestarzał, nikt tak naprawdę nie odczuwa upływu czasu, ponieważ ten czas, który spędzają z nami, ze sobą przede wszystkim, to jest czas taki naprawdę dobry dla obu stron. Rzeczywiście dla tych osób czas się zatrzymał. Kim są ci pełni energii seniorzy, którzy bardzo aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej? Seniorzy z Zameczku jest to grupa wspaniałych kobiet, kiedyś i mężczyzn, mamy nadzieję, że znowu do nas dołączą. Od 10 lat spotykamy się, pracujemy, wyjeżdżamy, bawimy się razem, organizują mnóstwo wspaniałych rzeczy. Uczestniczą w jarmarkach, w spotkaniach, organizują bale, wyjazdy, czytają bajki dzieciom w przedszkolu, więc tych inicjatyw ze strony seniorów jest bardzo dużo. Te inicjatywy dostrzegają również władze gminy, których nie mogło zabraknąć na jubileuszu. Ci seniorzy znani są poza granicami naszej gminy, także województwa. Także super, że są, super, że działają i nam wypada się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Przecież to olbrzymi bagaż doświadczeń, który za sobą seniorzy niosą. Fajnie, że potrafią się tymi doświadczeniami także i podzielić, ale w tym wszystkim to ich funkcjonowanie nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby te doświadczenia przekazywać, ale także mają prawo do tego, żeby nadgonić czas. I ten czas nadganiają przede wszystkim na swoich spotkaniach, bez których nie wyobrażają już sobie swojej codzienności. Spotykamy się raz w tygodniu w Leszczynach. Robimy różnego rodzaju rzeczy, na kiermasze, na które sobie zapracowujemy pieniążki, później wyjeżdżamy za te pieniążki na wycieczki. Jest po prostu bardzo wesoło, nie jesteśmy odizolowane, tylko w grupie jesteśmy, jedna drugiej coś doradzi, coś pomoże, jest po prostu całkiem inaczej niż samemu w domu. Po prostu człowiek się nie czuje odizolowany, osamotniony, zawsze jest wesoło, zawsze jedna drugiej coś powie, zawsze się uśmiechniemy, zawsze poda pomocną dłoń, także to jest rewelacja. Rewelacyjnie było również podczas jubileuszu, który obfitował wiele występów artystycznych. Dziesięciolatki z grupy seniorów zapowiedzieli również, że mają wiele pomysłów na przyszłość, które chcieliby zrealizować. A my gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnej tak wspaniałej dekady. Ratownictwo medyczne oraz techniczne, a także wykorzystanie posiadanego sprzętu podczas działań ratowniczo-gaśniczych to główne tematy manewrów, w jakich udział wzięli przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Straż działa bardzo dynamicznie, a te ćwiczenia pozwalają na to, że ich sprawność bojowa jest jak największa, a lepiej ćwiczyć niż później jeździć do pożaru, gdzie można tą sprawność pokazać w wielkim zakresie, a te ćwiczenia pozwalają na to, żeby ją cały czas zwiększać. Jednostki powinny szkolić swoje umiejętności. Wiadomo, że nie wszystkie jednostki są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Dlatego też muszą poznawać te techniki, i którymi się posługują jednostki z ratowniczego systemu z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, żeby móc zadziałać w każdej sytuacji. Bez ćwiczeń to jest praktycznie niemożliwe z tego tytułu, że teoria to jest zbyt mało. W trakcie manewrów dla strażaków przygotowano różne akcje, podczas których musieli wykazać się wszechstronnymi umiejętnościami. W scenariuszu ćwiczeń znalazły się wichura w obozie harcerskim, pożar wewnętrzny, wypadek samochodowy, potrącenie i wypadek masowy.
Naszym zadaniem jest dla nich sprawdzenie się, sprawdzenie pod względem technicznym, merytorycznym, pod względem porozumiewania się między sobą. Natomiast dla nas, dla oceniających, będzie to sprawdzian, na ile jednostki z terenu miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny są przygotowane do tego typu działań. Wśród strażaków ochotników biorących udział w manewrach był ksiądz Adrian Lejta, kapelan miejsko-gminny ochotniczych straży pożarnych w Czerwionce-Leszczynach, który czynnie uczestniczy w działaniach pożarników. Będąc na kolędzie, dowiedziałem się od strażaków, że jest taka potrzeba. Często Straż Zdębieńska Wielkiego wyjeżdża na autostradę. No, wiąże się to z wypadkami, często też ze zgonami. No i stwierdzili, że fajnie by było, gdyby ksiądz nam towarzyszył, też byśmy czuli się trochę tak inaczej, może pewniej. No a też przy okazji, albo może przede wszystkim, no, są te sytuacje skrajne, gdzie wtedy można też tej posługi ostatniej człowiekowi udzielić. W ćwiczeniach udział wzięło 8 zastępów Straży Pożarnej. Były jednostki z Bełku, Dębieńska Wielkiego, Książenic, Leszczyn, Palowic, Przegędzy, a także jednostki zaprzyjaźnione. OSP Jankowice i OSP Kryry.